Następuje realizacja burgera z szafą z roku 2020, która się nie odbyła ze względu na skażenie środowiska, maski i inne rzeczy. Pogoda nie dopisuje, ale mam nadzieję, że na apetyty będą dobrodziejom dopisywały. Tutaj dobroczyńcy nie chcą się ujawniać, ale chociaż żeby było, są burgery, tu jest jeden dobroczyńca, który się ujawnia. I burger z szafą wyżerka w zonie burgu. Dzisiaj mam nadzieję, że wam będzie smakowało. Tonight, the U.S. shoots down yet another flying object today, the fourth in just over a week. Taka sytuacja. Kolejne UFO. Over parts of Montana and Lake Michigan. We're also getting new details on what a U.S. fighter jet shot down over Canada yesterday. Kurnia. Kosmici. Ale jaja. The Pentagon saying in a statement, the object flew in proximity to sensitive DoD sites and assessed it was a safety flight hazard and a threat due to its potential surveillance capabilities. The FAA issuing a temporary flight restriction over nearby Lake Michigan. No, mówiłem wczoraj, wyłączyli całą Montanę, potem spod Montany przyleciał aż do tego jeziora. Ale jaja. Sony Center, tam zawsze się znajdą jakieś fajne rzeczy. I to pozwala, żeby tą kamerą, którą tą nagrywam, doczepić się do czapki z boku. Zróbmy test. Widać w lusterku chyba. I wtedy można wszelakie czynności związane z prowadzeniem pojazdu mechanicznego wykonywać. I czy jest tam, jak to będzie widać? Czy będzie na przykład ta czapka przeszkadzała? Tak to by to było nawet w miarę fajne chyba. No, przejadę się kawałek, za czym jak się nagrywa audio. No i oczywiście, bo to da na offroady, bo wiecie, że tam jedną wożę taką, co się na tym, na czapce sobie montuje na czas akcji, tylko wtedy ona jest na froncie, nie? A ta jest z boku. Była taka nawet opaska od tego Sony, że można było to z boku montować. No ale to fajnie, to taka gąbka jest, która to amortyzuje. I ciekaw jestem, jak to będzie widać, jak to będzie słychać. I oczywiście na tą okoliczność jestem też otwarty na komentarze. Może trochę powinno być niżej. No, tak. Tak, to może za dużo sufitu będzie widać. Trochę się czuję jak Robocop albo policjant na służbie. Czy tak powinno być normalnie? Prostopadle? Kurde. Nie wiem. Do tego właśnie potrzebny jest test. Ja go teraz wykonuję. Uwaga, uwaga, rozbieram się do naga. Absolutnie nie, zasilaczek. W końcu chwila czasu była. Przejrzany, długi film dla miłośników tego typu rzeczy. Bo to ciekawe jest, zasilaczek, który jednocześnie ma obciążenie elektroniczne w sobie, no i dużo różnych funkcjonalności, tak więc, no, petarda. Test Hub, linkuję w opisie. Tutaj czeka jeszcze taki kolos do wytestowania. No i coś tam się dzieje z nowym rokiem. Nabyłem drogą kupna dwie rzeczy. Pierwsza to chyba od My Friendów. Czasami ciężko się dostać do tych kopertek, bo jakieś są przepancerne. Jakby wszystko robili tak porządnie jak te koperty. To już wam pokazywałem. Tylko kolorystyka inna, bo Cassandra se zażyczyła. No to jej zamówiłem i jeszcze tutaj z Amazona, bo też chciałem eksperymenty porobić. Powinno być, a tu jest do otwierania. O, ciach. Jeden i dwa. Te uważam, przygotuję materiał na test huba, bo zacząłem kiedyś robić, ale go nie skończyłem. Ale te gniazdka uważam, że najlepiej się spisują, jeśli chodzi o HomeKita i mój inteligentny dom. I co najważniejsze, one już są przygotowane do pracy z Thread, a tak naprawdę będą upgrade'owane do tego nowego standardu Matter i chciałem sobie to wszystko troszkę bardziej potestować. No dobra. Materiał się pojawi pewnie za jakiś tydzień, jak się tu ogarnę. Już rozczaiłem, jak to się dzieje z tymi paczkomatami.
jak sobie biorę, zamawiam, ustawiam ten, no to dostaję do niego przesyłeczkę, nie? A jak następnie się robi taki numer, że zamówienie robię kolejne, to się okazuje, że się zrobił tłok, że znowu mi się zmienia na stronie Allegro paczkomat na ten inny. I za każdym razem, dawniej tak nie było, ale teraz zauważyłem, że za każdym razem on mnie chce przekierować do tego innego paczkomatu, który mi nie do końca pasuje. Może tam wyjadę trochę dalej. Odbieram jedną rzecz. Hol zakupowy zaraz się zrobi i jedno wysyłam. Tak więc muszę po prostu się pilnować, bo to nie to, że mi InPost zmienia, wiecie, lokalizację tego wszystkiego, tylko jest tak, że niestety Allegro mi to tak podmienia, że teraz jak kolejne zamówienie będę robił, to sobie odbiorę, to już mnie będzie do tego innego paczkomatu samo przekierowywało, mimo tego, że ten zawsze wybieram i ten będę pisał. Pewnie to jakieś badziewie kupiłem, ale pewnie nie będę tego używał jakoś szczególnie często. To na moje domowe zastosowanie raczej się, miejmy nadzieję, nada. Jeszcze jedna kwestia w sprawie tego dzwoniącego oszusta, co to mi chciał moje zaginione BTC za 40 tysięcy oddać. Uczciwy człowiek swoją drogą. Pojawiła się rozbieżność na okoliczność tego, czy to zgłaszać, czy się powinno, czy nie powinno, jak to robić. Słuchajcie, ja nie będę tu konfabulował i wprowadzał nikogo w błąd. Napisałem dzisiaj do rzecznika prasowego świętokrzyskiej policji, czy zechce znaleźć dla mnie, albo ktoś, kogo wyznaczy, chwilę, żeby się spotkać i po prostu zadać pytanie w tej kwestii. Czy trzeba, czy warto, czy można, czy będzie sama próba tego oszustwa już ścigana, czy policja będzie podejmowała jakieś próby, czy mają do tego jakiś, nie wiem, wydział, który się tym zajmuje, ale nie tak, że wiecie, spisuje na papierze zawiadomienie, wy się podpisujecie i to idzie do teczki i on za chwilę ta teczka idzie do umorzenia, nie? Czy są tacy goście, którzy od razu próbują taki skam przejąć, sprawdzić skąd, z jakiego adresu IP się łączy. Ja mogłem też w sumie, tylko że wydzieliłem sobie sieć Wi-Fi tylko i wyłącznie na tą okoliczność, ale mogłem sobie w sumie też jakiegoś netstata uruchomić, żeby zobaczyć skąd to połączenie przychodzące szło na tego Anydeska. Nie wiem, czy to by zadziałało, nie? Czy by mi się to gdzieś tam zrzucało, bo albo na routerze bym sobie mógł to takie coś odpalić, jakbym wtedy co podłączył do innego adresu IP, to bym wszystko sobie po prostu zapisał. No nic, no następnym razem jak będzie taka akcja, to się przygotuję, chociaż dzwonił znowu do mnie, ale nie chciało mi się z nim na razie gadać, jak się jakiś inny trop pojawi, bo dzwonił dokładnie ten sam akcent, może nie ten sam gościu i dokładnie z tymi samymi informacjami, że mam tutaj bitcoinów sporo i trzeba mi je natychmiast oddać, bo inaczej to będzie kłopot. Oni mieli, będą kłopot, jak mi nie dadzą tych 50 tysięcy. Ja będę miał kłopot, że urząd skarbowy mnie dojedzie, że ja mam te 50 tysięcy, a ich nie mam, a nie zapłaciłem od nich podatków. No wiecie, takie pierniczenie, tak więc zobaczymy, czy ktoś z ramienia policji będzie się chciał na tą okoliczność wypowiedzieć. Mam nadzieję, że tak, to wtedy będziecie mieli informacje konkretne ze źródła, a nie to, co ja wydaje mi się, że wiem, albo to, co gdzieś tam zasłyszałem, czy przeczytałem, tylko będzie profesjonalnie od ludzi, którzy się tym tematem zadają. Jak się odezwą do mnie i będą mieli chęć, żeby coś takiego przygotować, bo oczywiście zakładam, że mogą też mnie spuścić na drzewo albo powiedzieć, że to się zajmuje specjalna jednostka, która ma swoją miejscówkę w Szczecinie. To Szczecina pewnie mi się jechać by nie chciało, ale mam nadzieję, że nie. Żeby tak, no, po prostu luźna rozmowa i się pytamy, czy można to, czy warto, czy to zgłaszać, czy nie zgłaszać, czy jest wykrywalność, czy jest, no to co wam, przepraszam, powiedziałem, tak więc, no taka jest sytuacja. Jak już mi potwierdzą, że chcą, że będą tak uprzejmi, żeby odpowiedzieć na te kilka moich pytań, ja oczywiście te pytania nawet im mogę wcześniej przekazać, jakie mi się w głowie urodzą,
żebyśmy mniej więcej wiedzieli, o czym rozmawiamy, żeby też się ktoś mógł przygotować do tego, bo zdaję sobie sprawę, że jeżeli to byłby rzecznik, no to on być może akurat w takich przestępstwach internetowych się nie specjalizował nigdy i nie wie, jak to wygląda. A być może mnie skierują do gości, którzy się tym zajmują, to by było najlepsze. Zobaczymy, jak coś z tego wyjdzie, to będzie materiał, jak nie będzie materiału, to znaczy, że nic z tego nie wyszło. Napisałem specjalnie tam, żebym nie szerzył dezinformacji. To postaram się ją nie szerzyć, tylko niech ci, co się tym zajmują, to wam powiedzą, jak ten temat wygląda.